Jest i ona. Docieram już do ostatniej willi we Francji. Powoli kieruję się do Holandii. Oby tylko była dostępna jeszcze. Z tego co wiem, to jej wnętrze jest naprawdę świetne. Drzwi są otwarte. Możemy wchodzić. Witajcie w willi Banana. Tak jest nazywana przez wielu youtuberów francuskich. Nie wiem do końca dlaczego, ale najprawdopodobniej właściciel tej willi dorobił się właśnie na tych owocach. Zresztą wskazują na to kartony, które są porozwalane w całym domu. O kurde. Bardzo ładna. Tak jak widziałem na filmach, zostało tutaj wiele antycznych mebli. Częściowo są już zniszczone, tak jak tutaj ten blat marmurowy. Zobaczcie, jakie ładne mebelki. Szkoda, że tak wszystko jest zdemolowane. Zobaczcie, wszędzie kartony bananów. Czy jakieś auto? Dobra. Nie traćmy czasu. Idę teraz na górę zobaczyć. Tylko gdzie tutaj jest wejście?
kuchnia. Teraz jest wysypisko. Widziałem kiedyś pierwsze filmy z tego miejsca. Nie było nic rozwalone praktycznie. Muszę znaleźć schody. Są i schody. Idziemy zobaczyć na górę. Widzę, że tutaj nie będzie o wiele lepiej. O, tutaj wygląda całkiem fajnie. Łóżko w dobrym stanie. Łazienka z kabiną prysznicową. Nie będę wam pokazywał zawartości toalety, bo chyba nie byłby to fajny widok. O, i tu mamy kolejną sypialnię z wyjściem na balkon. Wypas. Drewniane łóżko. Piecyk. Idziemy zobaczyć na balkon. Idziemy dalej. Dwie sypialnie zaliczone. Zobaczymy, co jeszcze pięknego nas tutaj czeka. Drzwi zamknięte. Kolejna sypialnia. Równie ładna. Ma swój styl. Lustro. Pod kolor mebli. Tu mamy dziecięcą sukienkę. Również toaleta w pokoju. Takie pokoje na wypasie. Tutaj mamy pościel na zmianę.
kupiono go. Wanna. Idziemy na kolejne piętro. Tu już chyba będzie poddasze. Siemanko. My tylko nagrywamy i uciekamy. Pokój dziecięcy. Najprawdopodobniej. Choć mogę się mylić. Myślałem, że to będzie poddasze. O kurde, tu jest dopiero poddasze. To za chwilę wejdziemy. To jakieś pomieszczenie gospodarcze. I kolejna sypialnia. Większa łazienka. Tam byliśmy. Idziemy jeszcze z tej strony, zanim wejdziemy na poddasze. O kurde. Zastanawiam się, czy tutaj jest prąd. Nie, prąd już jest odłączony. Kasety VHS. Zobaczcie, jaka pogoda. To nie będzie ciekawy powrót. Mamy jeszcze jedną sypialnię. Zgadza się. Naprawdę dużo pokoi. Widok na góry. Łóżko już mniej atrakcyjne. Jeszcze jeden pokój został. Tutaj również ktoś już posprzątał. Czyżby to był widok na ogród? Tak jest. Tu mamy widok na ogród. Z boku stoi grill. Zerkniemy jeszcze na poddasze.
daleka, ładne metalowe łóżko dziecięce i ktoś w nim śpi. Pobudka, Pepol Urbex przyszedł. Sprzęt do ćwiczeń. A poza tym poddasze dość puste. Dobra. Schodzimy na dół. Spróbujemy poszukać piwnicy. Wam się podobało, będziecie często wracać na mój kanał. Ja postaram się Wam znajdować jak najlepsze miejsca, abyście mogli również, tak jak i ja, wejść w klimat urbexu. Życzę Wam dużo zdrowia i widzimy się na następnych eksploracjach. Na razie, trzymajcie się.